plan jest taki, wyjechać na górę i zjechać najdłuższym możliwym zjazdem Szczyrku. Według mnie jest to zjazd ze Skrzycznego przez Zbójnicką Kopę, Halę Skrzyczeńską i na dół do gondoli. Niestety to, że jest tak ciepło, spowodowało, że jest niesamowite błoto. Na szczęście udało mi się zaparkować w takim miejscu, gdzie jest w miarę sucho, więc nie pobrudzę sobie butów teraz i potem przy przejściu też będzie w miarę normalnie. Natomiast współczuję tym ludziom, którzy stoją tam gdzieś dalej, bo błoto jest takie przynajmniej na kilka centymetrów. Przeraziłem się trochę ilością ludzi do kasy, bo jest kolejka, taki wężyk zawinięty chyba ze trzy razy na placu przed kasami przy dolnej stacji kolejki na Skrzyżnę. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało i ile zajmie choćby kupienie biletu. Tutaj znowu pierwszy ząg. Zobaczcie, co się dzieje. Ile ludzi też chce kupić bilet na Skrzyżnę. Ciekawe, ile zajmie czekanie tutaj. Patrzcie, co się dzieje. No, taka ciekawa informacja, nawet nie wiedziałem o tym, że to są biletomaty i można, jeżeli ktoś tylko jedzie na Skrzyżny i będzie jeździł tylko na Skrzyżnym, czyli nie będzie chciał przejechać do Szczyrkowskiego Ośrodka, to może sobie w takim biletomacie kupić karnet 4-godzinny za 78 zł plus 10 zł kaucji za karnet. Zamierzam wyjechać na górę, na szczyt Skrzycznego. Potem trzeba będzie kawałek podejść, zjechać na Zbójnicką Kopę, dalej na Halę Skrzyczeńską i potem trasą numer 3 do dolnej stacji gondoli. Wszystko będzie zarejestrowane na GPS-ie, także sprawdzimy, jaka to jest dokładnie odległość. No tak to już jest, że żeby zjechać, trzeba wyjechać, a tym razem wyjść. Żeby dostać się na szczyt Skrzycznego, trzeba pokonać tą małą górkę. Bo na niej znajduje się dokładnie szczyt, najwyższe miejsce w okolicy, z którego mam zamiar zjechać do dolnej stacji gondoli. Zaraz sprawdzę na GPS-ie, jaką pokazuje wysokość. To oczywiście będzie to plus minus, bo w telefonach nie będzie to nigdy dokładnie. Teraz mały challenge, żeby tu się wydrapać. A już jestem w najwyższym miejscu na Skrzycznym. Tu kiedyś był znaczek, ale nie przetrwał. I to nie chodzi o wiatry halny, tylko turystów, którzy chyba wzięli sobie
tabliczkę i cały słupek na pamiątkę. Jestem. Stoję na szczycie Skrzycznego. Tutaj stał słupek, tablica informacyjna, ale widocznie komuś przeszkadzała albo stwierdził, że mu się przyda w domu. Także zaraz zaczynam wjazd. Wcześniej pomiary wysokości. Włączę tracker, żeby też, żebyśmy wiedzieli dokładnie na dole, żebym wiedział, żebyście wiedzieli, jaka była długość przejazdu. Mniej więcej orientacyjny czas, bo nie będę się specjalnie spieszył. Według danych z GPS-a jestem na wysokości 1248 metrów. Zobaczymy, ile, jaką wysokość ten sam GPS pokaże na dole, ile mi zajmie zjazd, a przede wszystkim jaka długość trasy będzie. Bo tak naprawdę to, szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem pewien, czy zjazd z hali Skrzyczeńskiej w kierunku gondoli, czy zjazd z hali Skrzyczeńskiej do Soliska, jakie są długości tych zjazdów. Myślę, że do gondoli jest trochę dłuższy zjazd, więc takim dzisiaj wariantem pojadę. Tracking włączony. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, ale mam nadzieję, że to zmierzy i będę mógł wam wyniki odczytać. Jadę w dół. Także już nie będziecie oglądać mojej facjaty, tylko patrzcie, którędy jadę.
Najdłuższa trasa w Szczyrku zaliczona. 5 km zjazdu non-stop. 12 minut. Były lepsze warunki, oczywiście można dużo szybciej przejechać. A ja teraz zmieniam buty. Na szczęście wziąłem sobie zapasowe zmienne na zmianę buty, bo czeka mnie marsz od dolnej stacji gondoli do dolnej stacji krzesła na Skrzycznym, bo tam zostawiłem samochód, także mam trochę spaceru. Kilka słów podsumowania o moim zjeździe. Więc trasa z samej góry, z samego Skrzycznego tutaj do gondoli to jest prawie 5 km. Zajmuje to około 10-12 minut w zależności od warunków. Więc na odcinku do kopy trzeba było kilka razy uderzyć z kija, ale później już poleciało. Odcinek od kopy do hali Skrzyczeńskiej dosyć oblegany przez osoby początkujące i średnio zaawansowane. Na hali Skrzyczeńskiej kolejka no spora. Przypuszczam, że trzeba poczekać gdzieś koło 15-20 minut, żeby wyjechać na górę. Jeżeli się mylę, może ktoś był akurat w tym czasie, to w komentarzach proszę bardzo napiszcie. A dalej od hali Skrzyczeńskiej w dół warunki coraz gorsze, ale to nie wynika z tego, że są źle trasy przygotowane. O, minął mi skibus, mogłem jechać faktycznie. Że są trasy źle przygotowane, tylko chodzi o to, że no śnieg już bardzo mocno puścił. O, popatrzcie się, to tak a propos jeszcze chodników w Szczyrku. Halo ludzie, władze Szczyrku, tu co, trzeba coś z tym zrobić, no. 1 na drugą stronę, tutaj jest jakoś lepiej. No, być może ktoś wpadł na pomysł, że jak odśnieży po jednej stronie, to wystarczy. No dobra. Jest gdzie iść? Jest. To co się chłopie czekasz? Tak nawiasem mówiąc, to problem nieodśnieżonych chodników, a przede wszystkim miejsc parkingowych, to taka bolączka od wielu lat w Szczyrku, która jest jak węzeł gordyjski, nie do rozwiązania. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wpadł na pomysł, jak to zrobić. W większości ośrodków narciarskich na świecie da się to zrobić, wywozi się ten śnieg, miejsca parkingowe są na wagę złota, a tu w Szczyrku jest to tym bardziej ważne, a mimo wszystko wiele się z tym nie robi. Czy warto taką trasą zjechać, jak ja dzisiaj jechałem? Oczywiście, że warto, jeżeli jest taka pogoda jak teraz. Jeżeli macie GoPass, taki sezonówkę lub całodzienny skipas, oczywiście wrócicie z powrotem kolejami, bo można wyjechać gondolą do góry, potem kanapą na kopę, zjechać na Ondraszka. Dzisiaj na Ondraszku były warunki dobre z tego co widziałem, przez Jaworzynę i zjechać do dolnego parkingu, więc taką trasę możecie zrobić na nartach bez problemu. Natomiast ja sobie wymyśliłem w ten sposób, że wyjechałem na górę, zjechałem na dół, no i teraz buta daję do parkingu przy dolnej stacji krzesła na Skrzyczne. Parking 10 zł, warunki to widzieliście. Przy roztopach niestety błotko po kostki.